Zupełnie inne atrakcje czekają na miłośników maszyn latających. Również w sobotę i niedzielę na suwalskim niebie, ale i ziemi, czekać będzie moc atrakcji. Organizatorzy zapowiadają niesamowite widowisko łączące w sobie podniebne akrobacje, pokazy pirotechniczne i muzykę. Oprócz zapierających dech podniebnych pokazów, uczestnicy wydarzenia będą mogli podziwiać na suwalskim lotnisku wystawę statyczną samolotów, śmigłowców i innych jednostek latających. Pojawią się tutaj maszyny wykorzystywane na co dzień w celach prywatnych czy służące do nauki latania, ale także jednostki kolekcjonerskie, wojskowe statki powietrzne i inne wyjątkowe maszyny biorące udział w paradach i pokazach. Atrakcją będą loty zapoznawcze śmigłowcem i samolotem. Na taką zabawę trzeba jednak przygotować nieco gotówki. Z pewnością wielkim wydarzeniem będzie pokaz w wykonaniu pilotów tworzących zespół akrobacyjny Orlik, reprezentujący polskie siły powietrzne od ponad 20 lat. Grupa doskonałych pilotów występowała już między innymi w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Francji, Belgii, Holandii, Czechach, Słowacji i Litwie. Na lotnisku dostępne będą również strefy gastronomiczne, zabaw dla dzieci. Odbędzie się statyczna wystawa samolotów, a wieczór okraszony zostanie koncertem na powitanie lata.